Dziś przedstawiamy Państwu Daniele. Daniele, i nie chodzi nam tutaj o imię męskie, ludzkie, tylko o czworonożnych kopytnych. Zwierzęta podobne do jeleni, saren. Jest to dokładnie, często mylone pewnie. Tak, jest to dokładnie coś pomiędzy. Na pewno są to zupełnie odrębne gatunki. Pamiętajmy, że jelenie, zarówno samce, jak i samice, są zdecydowanie większe, a sarny są zdecydowanie mniejsze. Więc Daniel jest takim gatunkiem pośrednim. Samce mają też poroże podobne do jelenia? Nie. To poroże często przyrównywane jest do poroża szybciej łosia, bo są to też szerokie łopaty. I u dorosłego samca takie poroże jest naprawdę ciężkie, między 5 a 7 kg. A zwierzę waży między 50 a 80 kg. Cechy charakterystyczne Daniela, które pozwolą nam go właśnie odróżnić od sarny, no bo jak widzimy kropeczki, no to sarenka przecież. Dorosła sarna jest wielkości tych maluchów, które Państwo tu oglądacie na filmie. Tak, i obok stoi malutki samiec, który jest młody i ma takie niewielkie, wyglądają jak różki, ale to też oczywiście poroże. Mówimy o nim, że jest szpiczakiem. Ma takie dokładnie dwa kolce, natomiast z tymi łopatami to już jest samiec czołowy stada. Widać, że te... Czyli kiedyś szpiczak będzie takim dorodnym samcem. Tak, kiedyś szpiczak dorośnie właśnie do takiego dorosłego samca. No i takie poroże też będzie prezentował. To poroże zostanie gdzieś tam w okolicy maja zgubione. Także no, od nowa będzie tutaj samiec nakładał to poroże. Także nie są to rogi, bo rogi zwierzę nosi całe życie, tak jak na przykład koza czy krowa, a poroże jest to sezonowa sprawa. Skupmy się na wyglądzie, bo te różnią się poszczególne części ciała i kolorem, i wzorem też. A no tutaj już Państwu chcieliśmy zaprezentować gładka, właśnie jesień. Sędko. Ta szyja nie jest tak do końca gładka. Chodzi o to, że zbliżają się chłodniejsze dni i właśnie zwierzęta zmieniają okrywę włosową na okrywę włosową zimową. I w tej zimowej okrywie włosowej u Daniela tych kropeczek nie ma. Nie będzie. I staje się taki ciemnobrązowy, wpadający w szary, czyli no taki mniej widoczny właśnie w zimie. Te kropeczki występują u wszystkich osobników, nie tylko młodych, ale w okrywie wiosennej, letniej. Charakterystyczny zadek. No właśnie, to takie białe, białe znaczenie pod ogonkiem w tej części zupełnie tylnej zadu, żeby tak ładnie powiedzieć, nazywa się lusterko. Często te zwierzęta do siebie właśnie, czy tak teraz jak do nas, stoją tyłem, machają tym czarnym u góry, bo pod spodem ten ogonek też jest biały ogonkiem i to, co jest pod tym ogonkiem, ta biała plama, nazywa się właśnie lusterkiem. Często przydaje się w krzyżówkach. Zmysły, które najbardziej rozwinięte mają Daniele? Zdecydowanie węch no, słuch, natomiast wzrok, owszem, mają bardzo dobry, ale tylko w dzień. A naturalnych wrogów jakichś? Och, wszystkie czołowe drapieżniki.